czasu, jak ostatni Łemko uciekł z dobytkiem z palącej się chałupy, minęło ponad 20 lat. Dla ziemi to bardzo długo. Las powoli wysysał z niej życiodajne soki. Wreszcie, w końcu lat 60., zaczęto szukać dla osamotnionej ziemi nowych właścicieli. Polskie gazety były na Zaolziu uważnie czytane, zwłaszcza przez tych, którzy nadal czuli się Polakami. W bieszczadzkiej akcji osiedleńczej zobaczyli swą szansę powrotu do kraju. Liczyli tu na wolność wyznania. Wierzyli, że tak chce opatrzność. Kilkaset osób zdecydowało się na wyjazd. Wkrótce zasiedlili trzy wsie między Wisłokiem a Sanem. Puławy Górne i Dolne, Wisłoczek i Wolę Piotrową. Po wysiedlonych w 1948 roku Łemkach odziedziczyli fundamenty wypalonych domów, studnie i cmentarz. Wyglądają niby zwiadowcy. I to jeszcze w taką zimową porę. A co zostali? Przede wszystkim pustkowie. Dom Bożejki na wpół opustoszały, a jeszcze przed tym widać ruinę któregoś z gospodarzy, aż z Zakopanego. Oni także próbowali się tutaj osiedlić. Latem 1968 roku grupy przyszłych osadników przyjechały do Wisłoczka pod namioty. Mówiono, przyjechali Czesi. W rzeczywistości byli Polakami zamieszkującymi na Zaolziu. Wędrując po opustoszałym Wisłoczku, napotykali zakopiańskich pasterzy z owczarkami, które wzbudzały w niejednym respekt. Bo jak mówili, to i wilka przepędzić potrafiły, kiedy czaił się do owiec. Początki były trudne. Każdy przyszły kandydat na osadnika budował konstrukcje na szopy oraz baraki mieszkalne. Wszyscy razem współpracowali, tworząc wioskę. Przyjeżdżali coraz częściej, biorąc urlopy, żeby sobie stworzyć godziwy początek. Jakiś czas przed nimi cały Wisłoczek był rozparcelowany. Dlatego mogli łatwiej, według map, odnaleźć swoją działkę. Problem stanowiła droga. Po starej, przez liczne potoki jeździły samochody osobowe, ciągniki z przyczepami i wywrotki z materiałem zakupionym z okręgu 70 km stąd. W roku 1975, kiedy to we wspólnej akcji z Puławami, niby cudem załatwiło się duży ciągnik gąsienicowy o nazwie Harwestor ze Stalowej Woli, który w ramach nakręcenia reklamowego filmu zaczął robić drogę. Dołączyły się stalince z ówczesnego PZDL. Codziennością było parokrotne przechodzenie przez potoki w ogromnym błocie. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić. W trakcie budowy drogi, to jest w roku 1979, pojawia się wycieczka z Zaolzia. Są to nasi znajomi z zespołem orkiestry Dętej. Odwiedzili nas w taką deszczową porę. Te zdjęcia są świadkiem tego wydarzenia. Częstym środkiem grupowego przewozu osób była przyczepa. I tak się jeździło nawet na wspólne nabożeństwa do Woli Piotrowej, około 30 km. Przełomowym momentem było pojawienie się pierwszego autobusu PKS w listopadzie 1981 roku. Był to milowy krok w stronę cywilizacji. Mijały dnie, lata, ludzie żyli w trudnych warunkach. Były pogrzeby naszych bliskich, były wesela. Rodziło się nowe pokolenie. Rany powstawały, rany się goiły. Przed rokiem 1992 mieszkańcy Wisłoczka postanowili wybudować obiekt sakralny, dom modlitwy. A to by nie mogli zrobić chyba, nie? Budynek kościoła powstał w ciągu 2 lat. Jest obiektem, którego funkcjonalnością i estetyką Wisłoczanie mogą się poszczycić. Został oddany do użytku w maju
1994 roku. Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem chóru kościelnego, orkiestry z Gródku, przedstawicieli lokalnych władz oraz wielu przyjezdnych. Życie rolnika toczyło się w trudzie i znoju, szczególnie w początkach, kiedy nie było odpowiednich maszyn. Spółdzielnia rolnicza była takim widowiskiem nowoczesności. Pomimo trudnych okresów wytrwała i należycie wywiązała się wobec banków. Młodzi gospodarze, którzy przejęli gospodarstwa po rodzicach, stali się także wielce produktywni. Nastały lepsze czasy, przede wszystkim dla naszych samochodów, kiedy to do Wisłoczka można dojechać asfaltową drogą. Mieszkańcy Wisłoczka z wdzięcznością patrzą na to wykonane dzieło, na które latami wyczekiwali. Bogu dzięki za to. Puławy to mała wieś położona w malowniczo-górzystej części województwa podkarpackiego. Po II wojnie światowej, w znanej akcji Wisła, wioska została całkowicie wyludniona. Dopiero w 1968 roku pierwsza rodzina z Zaolzia przyprowadziła się do Puław. Następni osadnicy przybyli w latach 1969-1970. Zastali teren zarośnięty krzakami i dziką roślinnością, gdzie latem górale wypasali owce. W Puławach Dolnych stała tylko stara leśniczówka, w której mieszkał leśniczy z rodziną, hotel dla robotników oraz osada leśna. A w Puławach Górnych kamienna opuszczona owczarnia i gliniany domek, gdzie zamieszkały dwie rodziny. Przed przybyciem na stałe, wykorzystując urlopy wypoczynkowe, osadnicy przyjeżdżali przygotować sobie mieszkania, gdzie mogliby się schronić. Cztery rodziny podjęły decyzję o budowie wspólnego, prowizorycznego baraczku. Inni budowali baraki drewniane lub murowane. Każdy z osadników otrzymał swoją działkę, jednak granice między sąsiadami musieli ustalić sami. W ciągu 2 lat do Puław przeprowadziło się 19 rodzin, w sumie ponad 80 osób. Nasze dzieci od 7 roku życia były zmuszone przebywać poza domem. W pierwszym roku zostały umieszczone w internacie w Sanoku. Później zorganizowano własny internat, wynajmując drewniany budynek w Sieniawie, a następnie w Pastwiskach. Dzieci przebywały tam 6 dni w tygodniu pod opieką osób z własnego grona. Do przewożenia dzieci dostosowano 4-kołową przyczepkę zwaną budą, ciągniętą przez ciągnik lub parę koni. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 20 lipca 1969 roku, po przybyciu drugiej rodziny. Od tego czasu odbywały się one regularnie w każdą niedzielę, a w tygodniu godziny modlitwy. Najpierw w różnych domach prywatnych, później u rodziny Bocków. W 1989 roku, po 2-letniej budowie, otwarto nowy dom modlitwy. Społeczność nosi nazwę Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa. Podczas nabożeństw jest czas na śpiewanie pieśni religijnych, modlitwy, czytanie i wykładanie Pisma Świętego oraz dzielenie się osobistymi przeżyciami. Na czele zboru stoi pastor, wybierany przez członków wspólnoty. Pierwszym pastorem, a zarazem sołtysem wsi był Józef Stonawski, który zmarł w roku 1982, w wieku 58 lat. Następnym pastorem był Władysław Bruzda, do roku 1998. Obecnie urząd ten sprawuje Karol Rusnok. Regularne nabożeństwa wzbogacane są różnymi uroczystościami okolicznościowymi. Wspólnota od 1973 roku organizuje zjazdy młodzieżowe. Cieszą się one dużym zainteresowaniem młodzieży chrześcijańskiej z Polski i z zagranicy. Przyjeżdżają, by przeżyć spotkanie z Bogiem, odnowić swoją wiarę, zbudować się duchowo. Trudno znaleźć region w Polsce, gdzie nie można by spotkać osoby, które ciepło wspominają spotkanie w Puławach, ale najbardziej spotkanie z żywym Jezusem, który odmienił życie wielu z nich.
Historia Woli Piotrowej pisana była przez wiele długich lat. Wiele z tych wydarzeń przykrył pył zapomnienia i tylko nieliczne zostały uwiecznione. Pierwsze wzmianki o tej wiosce sięgają XVI wieku. Była to wieś pasterska, założona na prawie wołoskim. Woli Piotrowej, zasiedlonej przez wyznawców innej religii, nie jest osamotniona w historii tej ziemi. W niedalekim Nowotańcu, w okresie reformacji, osiedlili się niemieccy osadnicy, którzy byli wyznawcami nauk Kalwina. Kościół w Nowotańcu został zamieniony na zbór kalwiński. Od roku 1613 kościół znów stał się miejscem, gdzie uczęszczali rzymskokatolicy, chociaż wielu mieszkańców dalej trwało w nauce kalwinizmu. Około 100 lat później, w 1711 roku, wielki pożar w Nowotańcu zniszczył zabudowania mieszczan, dwór, kościół, a także zbór kalwiński. Również Bukowsko na przełomie XVI i XVII wieku było ogniskiem arianizmu i miejscowy kościół filialny zamieniono na zbór ariański. Bukowsko i okolice, w tym Wola Piotrowa, przechodziły różne koleje losu. Bóg wielokrotnie dawał dowody łaski. Gdyż Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Początkiem XX wieku przez świat przeszedł mocny powiew Ducha Świętego, który w różnych kościołach poruszał serca ludzkie, aby szukać Boga. Również i na terenie Bieszczad można to zauważyć. Zapiski historyczne podają, że na początku XX wieku na terenie gmin Lutowiska i Cisna w około 20 miejscowościach przy cerkwiach istniały organizacje cerkiewne pod nazwami Bractwo Trzeźwości, Towarzystwo Antynikotynowe i Apostolstwo Modlitwy, mające na celu propagowanie pobożnego, moralnego i przykładnego życia. Niektóre z nich działały aż do lat 30. Później te działania zanikły, gdyż zabrakło nauki płynącej z Pisma Świętego. Powiew Ducha Świętego w tym samym okresie nie ominął również Zaolzia i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania. Kilkanaście osób spotykało się na czytanie Słowa Bożego. Wiara wyzwolona przez Słowo zmieniła ich życie, a to nie odpowiadało władzom Kościoła, i grupka uczniów Jezusa musiała opuścić mury kościoła i założyli 15 lipca 1910 roku Związek dla Stanowczego Chrześcijaństwa. Bóg błogosławił swoje dzieło. Powstawały zbory. Podsumowując ten krótki zarys historyczny, musimy stwierdzić, że współczesna, ponad 40-letnia historia Woli Piotrowej jest historią szczególną. Gdyby nie łaska Boża i Jego Słowo, które wzbudziło wiarę, dało siły i zapał, który przeniósł przez wiele trudności, ta wioska chyba nie byłaby odbudowana.